Teraz dreptamy do obozku Ubosko. Tup, 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 Bosko, Bosko. Kto tam? Tak, to tylko my. Bosko. Cześć, Bosko. Czym mogę służyć? Chcemy coś kupić. Chcemy coś... Co takie? Poproszę gazu łzawiący. Proszę bardzo, to twoje... Serio? Dobra, dobra. To jest roz... Ale tak. Ciasto nie obie. Nie, a co? Dokładnie to. To 10 tysięcy ledwie pokryło koszt materiału. Nie wątpię. Bez paniki, nic mi nie jest. Bardzo mnie to cieszy. Więc teraz możemy rozpocząć akcję z tak zwanymi terrorystami. Zaczniemy od... tak w cudzysłowie, od psychoterapeuty. Idziemy do... chwila, co to jest? Idziemy do Sybilli, o. Tak to nazwę. U Sybilli. Witam! Chyba przydałaby się wam drobna terapia! Na pewno nie u takiego dziwoląga z wielkimi gałami jak... Ej, to kolejny z orężaków! Ja? Tak. Racja, ty jesteś... Łypek! Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Jestem Sybilla Pandemia, licencjonowany psychoterapeuta. Na razie. Przepraszam na minutkę. Jasne! Idziemy do tych drzwi tutaj. Bogu dzięki! Tak długo siedziałam w zamknięciu, że już zaczęłam wymyślać CV dla naftaliny. Muszę sobie usiąść. Usiąść sobie. Na miłość boską! On wciąż tu jest! Dzwońcie na policję! Ma pani szczęście. Sam i Max, policja ochotnicza. Sybilla Pandemia, licencjonowana psychoterapeutka. Miło was poznać. Natychmiast aresztujcie tego pomyleńca! Myślałem, że psychoterapeuci nie używają takich słów jak pomyleniec. Poważnie? Tak jest w podręczniku? Podręczniku psychoterapeuty czy podręczniku pomyleńca? To a jest samo. Jakaś różnica? Więc pytamy, jakie zarzuty? Jakie zarzuty? Napaść, uprowadzenie, kradzież tożsamości! Bardzo dobre zarzuty. Jedne z moich ulubionych, a włóczęgostwo? Zamknął mnie w szafie i wciąż udaje, że jest mną! Dokroćcy, dlaczego? Cóż, takie przypadki bywają skomplikowane i delikatne. W grę może wchodzić poczucie nieodpowiedniego przeniesienia lub ukryty, nieuzasadniony, hipochondryczny freudyzm. Słucham? Jest totalnym świrem, chociaż jak się tak bliżej przyjrzeć, wygląda mi na to, że ktoś go zahipnotyzował. Co możemy zrobić? Może przedsięwziąć jakieś kroki, kojąca muzyka, jakiś zabieg inwazyjny? Elektrowstrząsy! Elektrowstrząsy! Zazwyczaj stan hipnotyczny da się skorygować poprzez poddanie obiektu wpływowi nowych informacji. Przykro mi, nie mówię po terapeucku. Jeśli się chce pacjenta z tego wyciągnąć, trzeba go najpierw ogłuszyć. Ogłuszyć pacjenta! To rozumiem! Zademonstruję na tym osobniku, jeśli pozbawicie go przytomności. Już się robi! Więc do tego było nam potrzebne wyrzutnie granatów łzawiących i rękawica bokserska. Bierzemy wyrzutnie granatów łzawiących i strzelamy w łybka. Sybillo? Tak? A ta druga Sybillo. A cóż to? Nie bój się, to nie będzie bolało. Z pewnością. Ale to... Dobra. Teraz bierzemy rękawicę bokserską. Pozwól mi sam, proszę! Posłuchaj, łypek, to zaboli nas o wiele bardziej niż ciebie. Żartowałem, stanowczo ciebie zaboli bardziej. Słodkich snów, łypek! O, widzę was! Coś wspaniałego, coś wspaniałego! Chwila, moment. Mój złowieszczy plan jest zagrożony. Dobrze, że mam jeszcze tych dwóch chłystków. Wciąż nie to. No, no.
Dobra robota, chłopaki. Teraz mogę spróbować wybudzić go ze stanu hipnozy. Przejmij kontrolę nad swym umysłem! On cię chyba nie słyszy. Jasne, że słyszy. Jest nieprzytomny, ale nie martwy. Drobny szczegół. Zniszczy intruza ze swych snów! Odzyskaj kontrolę! Co? Ej! Co ja tu robię? Co się dzieje? Sybillo? Nie jestem żadna Sybilla, tylko Łypek! Yeah. Zgadza się. Wszystko w porządku? Jak się czujesz? Głowa mnie troszkę boli. Śniło mi się coś strasznie dziwnego. A w twoim śnie był ktoś niezwykły, mam rację? Tak, śnił mi się Bronek Kultura. Kazał mi robić różne rzeczy. Aha. O. Wiedziałam. Czarci pomiot zahipnotyzował cię, byś spełniał jego potworne rozkazy. Łypek, jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Pamiętam, że meldowałem się w domu Bronka Kultury dla byłych dziecięcych gwiazd. Ma swój własny dom wariatów? Ekstra, musimy go poznać. Gdzie możemy znaleźć ten dom dla byłych dziecięcych gwiazd? To jest wielka tajemnica! Nigdy nie może zostać odkryta! Co to byłby za skandal? Ale my musimy tam trafić, żeby powstrzymać to szaleństwo. Poniekąd. Chciałbym pomóc, ale po prostu nie pamiętam, gdzie to jest! O, szkoda. Ale moi bracia mogą! Byli tam ze mną! Hej, nie robiłem nic strasznie żenującego, prawda? Nic, czego nie załatwiłby prosty egzorcyzm. O, rety! No właśnie, o rety. Więc teraz... wychodzimy na ulicę miasta na razie. Idziemy tu. Bierzemy farbę w sprayu. O, puszka sprayu. Jeszcze coś zostało. Teraz mój sposób jest taki, aby unieszkodliwić drugiego oranżaka. Idziemy tu. I robimy taki myk. Farba w sprayu. I na to graffiti tutaj ją używamy. Można by nad tym troszkę popracować. Z pewnością. Ale pięknie to wyszło. Hej, hej! Wszystko spaprałeś! I teraz muszę to naprawiać, ptasi mózgu! Teraz wracamy do biura i bierzemy... gdzie to jest? O, bierzemy kulę do kęgli. Stary dobry. Jaki znowu Lucjan?